Cześć, jestem Sarci. Zapraszam Was do oglądania kolejnego bonusowego odcinka z Cyberpunka 2077, a konkretnie z dodatku Widmo Wolności. I dzisiaj sprawdzimy sobie trzecie zakończenie tego rozszerzenia. Jesteśmy w trakcie przechodzenia misji fabularnej Dzień Próby i jest to dokładnie moment z początku 30. odcinka mojej serii, więc to tak w ramach punktu odniesienia, żebyście wiedzieli, gdzie w tej historii się znajdujemy. To jest ten moment, kiedy mogliśmy zdecydować, czy niejako stanąć po stronie Rida, czy też Songbird. No i wcześniej, przy moim pierwszym podejściu, poszliśmy ścieżką Rida. Teraz zdecydujemy się na współpracę z SOMI, więc zobaczymy, jak dalsze wydarzenia się potoczą. To powinno znacznie zmienić zakończenie. Kiedy czekaliście, zrobiłam wstępną diagnostykę. Mainframe jest przygotowany. Mamy go podpiętego do systemu. Bardzo jestem tego ciekaw. Hansen stworzył tu laboratorium specjalne na tę okazję. Dziesiątki milionów eurodolarów, żeby zrobić jedną akcję. Taki ma styl. W ogóle jaka będzie reakcja Rida na to wszystko? To jest pytanie. Po tym, jak zdobędziemy matrycę, mam przygotowany plan. Wywołam chaos na stadionie. Systemy obronne zaatakują strażników. Skorzystamy z tego i uciekniemy. Przez to zginie bardzo wielu ludzi. Oni zginą, my przeżyjemy. Stworzyłam mu alternatywne środowisko. Mainframe działa jak w bunkrze. Zaraz będzie gotowy na podanie komend. Słuchaj, Bill. Za 2 minuty rozpęta się piekło. Hansen pada martwy, my uciekamy. Odetnę dojście do tego pomieszczenia. Alex i Reed nie będą ryzykować i uciekną wcześniej przygotowaną trasą. Proszę. Oto i nasze cacko. Dla nas też mam wszystko przygotowane. Sprawdziłam plany budynku. Wiem, którędy uciekać. Zaczynamy? Teraz już nie ma odwrotu. Nie ma. Jesteśmy w tym razem. No to jedziemy. Do roboty. Mam. Jak połączenie? 1000 po przecinku. Musi wystarczyć. Dobrze. Wchodzimy. Przygotowuję mainframe. Hansen coś podejrzewał, ale się nie zorientował. Zaraz będzie po nim. Zobaczymy. Widzę. Odpowiada. Uważaj, zaraz go otwieramy. Ja dziękuję ci. Dziękuję, że jesteś. Jeszcze tylko trochę. Gotowa. Możesz wprowadzać kody dostępu. No i właśnie, to jest ten moment. Jestem z tobą, Somi. Patrz na Alex. Czekaj, aż Hansen padnie. Teraz historia powinna potoczyć się inaczej. Wszystko w porządku. Nie wyglądasz za dobrze. Dzięki, to miłe. Robię 3 rzeczy jednocześnie. Zrób za mnie 4. i obserwuj Hansena. Jasne. Jasne. I co dalej? Uciekamy. Z matrycą prawie skończyłam. Włamuję się do systemów obrony stadionu. To nie jest proste. Musiałam sięgnąć za Blackwall. Czekaj. Hakujesz systemy obronne stadionu? Odcinam miejsce, w którym jesteśmy i szykuję nam drogę ucieczki. Zaraz jego systemy zaatakują ludzi Hansena. Niech Alex rusza. Dobra. O kurczę! Klient obsłużony. Załatwione. Zaraz, stadion. System się broni. Wie, jak tam? W porządku? Kurde, to tutaj Alex przeżyła te wydarzenia. Hansen został zabity. Sorry. Wszystko w porządku?
Ja... Stadion... Matryca Blackwall... Na chwilę straciłam kontrolę. Już jest... Dobrze. V, musimy uciekać. W razie kłopotów mogę ci pomóc, hakując otoczenie. Tylko muszę uważać, co robię. Blackwell mocno mnie trzasnął podczas hakowania. Alex też się dopiero zorientowała. No, przynajmniej przeżyła. Dobrze dla niej, co? Patrzcie, znowu tu jesteśmy. Blisko była. Wszyscy zali. Patrzcie, mogę odpalić? Możesz włączyć rotor w śmigłowcu. O kurde. To było brutalne. W każdym razie powinienem sobie ustawić jakąś broń w ekwipunku. W tym momencie nie mam tego dużo, muszę poczekać na moment, aż dotrę do swojego wyposażenia. No, a w tej chwili musi mi wystarczyć to, co tutaj zdobyłem po drodze. No dobra, lecimy w takim razie dalej. Nie będę za wszelką cenę starał się wszystkich absolutnie przeszukiwać. Na razie jeszcze zobaczmy, jak to wygląda dalej. Może spróbuję gościa załatwić tak. Tutaj od razu kolejny. No i z tej strony powinien być też. Zobaczymy. Na razie postaram się zebrać trochę amunicji, chociaż tej akurat mam całkiem sporo, na szczęście. Ale chyba zaczniemy tutaj za moment strzelać i tyle. No patrzcie. Mamy kolejnego gościa. Myślałem, że jeszcze zdążę go dopaść po cichu, ale akurat się odwrócił. Dobra, możemy działać. Poradzimy sobie przecież, więc po co to przedłużać? No, żebym kurczę nie przechwalił przypadkiem, bo zostałem otoczony. Ale spokojnie. Tutaj kurczę pojedyncze pociski w przypadku tej broni. Schodami na górę i w lewo. Tam są twoje rzeczy. Jasne, jasne. Zaraz zobaczymy, tylko tutaj. Spróbujmy jeszcze. Ładnie. Dobrze to poszło. Tu ewentualnie ciężka broń, ale chyba odpuścimy ją sobie, bo to tylko zmarnuje nam więcej czasu. Co tu się odkurwia? A tak z grubsza, no znamy ten segment. No też musieliśmy uciekać, tylko że oczywiście bez Somi. Ale już się nie mogę doczekać właśnie, jak to się dalej potoczy. Tu jest moje wyposażenie. Bierzemy wszystko. I teraz dajcie mi chwilkę, żeby sobie uzupełnić ten aktualny ekwipunek o to, co miałem wcześniej. No właściwie to może nie wybrałem dokładnie tego samego, co wcześniej, ale postawiłem na karabin szturmowy, strzelbę i LKM-a. Powinno być ok. Działamy. Dobra, otwieram bramę. Mamy kolejnych. Wyjście obstawione. V, uważaj. To Murphy. Musimy dostać się na wyższy poziom. Uważajcie, jest niebezpiecznie. Mogę zrobić coś, żeby odwrócić ich uwagę. A to też ciekawe. Odpal wieżyczkę może. Możesz przejąć wieżyczkę pancera? Odwrócimy ich uwagę. No i proszę. To ja teraz zacznę też strzelać. Faktycznie to odwróciło ich uwagę. A dodatkowo zada im jeszcze obrażenia. Ten tutaj kurde z czaszką oznaczony jest jednak bardziej wytrzymały. Muszę uważać. Dobra, pora na przeładowanie. To oczywiście potrwa trochę dłużej. Ale nie zmienia to faktu, że... mamy nawet niezłą sytuację. Atak wirusowy, ci już są słabsi. To rzeczywiście wystarczająco długo odwróciło uwagę. Jeszcze tutaj strzela. Kolejny. No ale w końcu ja do ciebie też mogę chyba strzelać, co? Tak kurczę, jakby nie zwracał na nas uwagi. Dobra,
No i jeszcze ty rzeczywiście. Okej. Załatwione. No i od razu możemy ruszać dalej. Ja sobie tylko broń ustawię odpowiednią i lecimy. Oho! No tak, tutaj trzeba się spodziewać, że będzie ich wyskakiwało coraz więcej. Szczerze mówiąc, nie ma co się tutaj na zbyt długo zatrzymywać. Ten mech, spróbuj go przejąć. To jest też fajne, że trochę nam modyfikuje rozgrywkę. Songbird może się włamywać. Tym razem odpaliliśmy Minotaura. Muszę to zobaczyć, kurde, tutaj. Faktycznie działa po mojej stronie. I trochę pomaga w walce. Rozumiem, że to jest tryb sojuszniczy, więc nie będzie nas atakował. Zlikwidować go! Dobra. Od razu dalej. No, też nie mogę przesadzać. Powinienem się od czasu do czasu trochę podleczyć. Ale dobra. Całkiem spoko sytuacja, to mamy snajpera chyba. Też zdjęty. Spróbuję z góry. Trochę lepszy punkt, żeby ich ostrzeliwać. Idealnie. No i tutaj jeszcze nadciąga. Załatwiony szybko. Kolejny. Dobra. Przechodzimy dalej. Kurde. Nie żartują sobie, co? Lećmy dalej. Fajnie dla odmiany skorzystać, kurczę, z karabinu bez celownika z jednej strony. Kurczę, już prawie się udało. Okej. Trzeba było zostać w domu! No bo nieciekawie wygląda sytuacja z amunicją. Muszę tutaj też uzupełniać jednak od czasu do czasu. Zwłaszcza, że leżą te paczki z amunicją w różnych miejscach. Teraz trochę sobie na szczęście uzupełniłem. Dobra, to teraz drzwi po lewej. Pamiętamy to miejsce. Jest winda, ale nie skorzystamy z tym. Idziemy dalej, do korytarza. Dobra. Pozwól, że pójdę pierwszy. Drzwi są zamknięte. Sekunda, zaraz otworzę. No to czekam. Mamy tego LKM-a przeładowanego? Mamy. Zrobione. Odcięłam te drzwi od systemu. Mamy chwilę oddechu. Muszę... Potrzebuję chwili. To hakowanie matrycy. Sporo cię kosztowało. Matrycy, stadionu... To wszystko mnie trochę przerasta. Jakże inna perspektywa w tym momencie. Możemy iść? Mam nadzieję. Dobra. Przejście odblokowane. Przejdź korytarzem technicznym. Po schodach na dół. Jasne. Mamy schody. Uważaj, ludzie przed nami. Okej. Tu ma sprzętu spalona. Druga połowa, druga jak jebana choinka. Co najmniej parę dni, nie? Kurwa! Tydzień minimum! Ech. Powinniśmy zamknąć stadion. Sporo ryzykujemy bez działających systemów. Przeczekamy ich, czy jak? To oni! O, nie róbcie nam krzywdy! Nie wsypiemy was! Spokojnie. Ja tutaj tylko przechodzę. Dobra. Mamy. Jest drabina. Ale rzeczywiście jest chwila oddechu. W porównaniu do tego, co się działo. Czekaj. Słyszysz? Drony. Słyszę i widzę nawet. Też przeczekamy, aż przelecą, czy jednak zaatakujemy.
razie przejdźmy, ale obawiam się, że i tak będę musiał powalczyć. Tutaj jakieś zapiski ze śledztwa. Możecie się zapoznać, jeśli chcecie. Amunicja. No tak, wracają oczywiście. W teorii jest opcja, żeby po prostu wyminąć te drony. Może tak też zrobimy. Nie wiem, na ile to ma sens. Tak, tylko że ten jeden tutaj, kurczę, nie mogę go wyłączyć. Ale jest ich więcej, więc obawiam się, że to, kurde, nie ma co czekać chyba. Możemy się pokusić teraz o wyłączenie. Dobra, dwa drony jednocześnie. Drugi jest tutaj. A restart optyki? Aha, wykrycie włamu do sieci jest wtedy. Dobra, na razie biegniemy. Zobaczymy. Już prawie. Plan jest taki. Za chwilę wyjdziemy na tyłach stadionu. Mam przygotowane dwa samochody. Jeden dla ciebie, drugi dla mnie. Będzie trudniej nas śledzić. To całkiem sprytnie. Ale udało się jednak bez wykrycia, jeśli chodzi o te drony. Tutaj amunicja. Bierzemy. Momentami przydałaby się latarka. Chociaż nie jest aż tak źle. Dobra, wychodzimy. Słabo mi. Nie idzie. Zaraz pójdzie. Trochę siły. Kurwa, co jest? No! Dobra. Skaczę. A, co z tym, ten alarm na stadionie? O, ja było zdrowe. Moja kostka. Ciekawe, chodź. Czy zaraz zlecę. Ostatnia prosta. W stronę bramy. Mam tam transport. Dziękuję, Evi. I ci ludzie, którzy, kurde, obserwują to wszystko. Masz haki? Z tego będą kłopoty. Nie będzie. Nie? Nie. Bo niczego nie widziałeś. No właśnie. Już czekają. Nasze wozy. Ten samochód. Stawiam dychę, że to po nich przyjechał. Nie zakładam się. Nie, to nie. Po prostu niczego nie wiedzieliście i tyle. Pamiętajcie. Jesteś pewna, że to przeżyjesz? Jeżeli nie, dowiesz się z wiadomości. Songbird, udało się. Uciekliśmy. I Hansenowi, i FIA. Jeszcze nie. To dopiero pierwszy krok. Odetchnę po tym, jak wylecę z Night City. Wylecisz? Ta historia zaczyna się od samolotu i na nim się kończy? Zobaczysz. Mam nadzieję, że masz plan na to, co dalej. Musimy się rozdzielić. Łatwiej nam będzie zmylić FIA. Potwierdzę, że moja droga wyjścia z Night City jest aktualna. I odezwę się do ciebie. Gdzie się spotkamy? I kiedy? Wskażę ci koordynaty. Czekaj na mój sygnał. I nie daj się złapać. Ty też. Vi. Dziękuję. Ale zabawne trochę to jest, jak teraz na spokojnie sobie po prostu wyjeżdżamy z tego miejsca. Ciernie i gwiazdy. Kolejna misja fabularna, ale taka, której nie mieliśmy wcześniej przy pierwszym podejściu. Kazali ci wybierać, więc wybrałeś. Nie kierowało tobą pragnienie ocalenia życia, bo przecież i Songbird, i Reed oferowali ci lekarstwo. Może wystarczyła ci świadomość, że niezależnie od decyzji, jaką podejmiesz, dopuścisz się zdrady. Jedyne, co mogłeś zrobić, to nie zdradzić przy okazji siebie samego. Dlatego stanąłeś po stronie dziewczyny, która tak jak ty walczy o przetrwanie. Czy cię rozumiem? Chyba tak. Czy sam wybrałbym inaczej? Na szczęście nie muszę się nad tym zastanawiać. Powodzenia, Vi. Ty i Songbird będziecie go potrzebować. No i dobra, czyli teraz faktycznie wystarczy poczekać
na kolejne informacje. A tutaj to nowe zadanie, to oczywiście jest wątek. Oj, przepraszam bardzo. Ta wiadomość od Panam. Wątek romansowy z Panam, coś co wam już pokazywałem w swojej serii. No tutaj chodzi o to, żeby wam pokazać coś nowego, więc ja poczekam do jakiegoś innego dnia i wtedy zobaczymy, kiedy dokładnie Songbird się odezwie. O kurczę, mamy telefon od Rida. Czego chcesz? Zawiodłeś mnie. I zawiodłeś Songbird. Tylko razem mogliśmy jej pomóc. To był jej wybór. Pomagasz zdrajczyni, która zorganizowała zamach na prezydentkę NUSA. Songbird chce tylko odzyskać wolność. Zostaw ją w spokoju, to nikt więcej nie zginie. To już nie jest sprawa między nami. Songbird wypowiedziała wojnę całemu krajowi. Znajdziemy was. Nie macie dokąd uciec. No i ciekawe co, teraz zupełnie inna relacja będzie z Reedem w tym zakończeniu. Zapominasz, że już ci uciekliśmy. To prawda. Na chwilę straciłem was z oczu. Ale niedługo znowu się zobaczymy. Liczę, że naprawisz wtedy swój błąd. Blefujesz. Wątpię, żeby FIA nas znalazła. Jesteś drugoligowym najemnikiem, który musi niańczyć chorą kobietę. Arogancja nie pozwala ci zrozumieć, że za kilka godzin znajdziesz się w potrzasku. Za te kilka godzin arogancja będzie ci kazała walczyć i zginąć z podniesioną głową. To przypomnij sobie wtedy, że tu nie chodzi tylko o twoje życie, ale również o życie Somi, za którą wziąłeś odpowiedzialność. No i co, ten telefon nie zmienia faktu, że nadal musimy czekać na kontakt od Songbird. Zobaczymy, czy wystarczy poczekać kolejne 24 godziny. Czy może trzeba będzie jednak nieco dłużej odczekać. No tutaj tylko... Tak, na temat transportu. Nie chcemy tego, bo to jest oczywiście coś, co też wam pokazywałem swego czasu. Czekamy dalej na kontakt. Okej. Hej. Gotowy? Doczekałem się. Wszystko w porządku? Nie brzmisz najlepiej. Nie, nie jest w porządku. Mam się martwić? Po prostu... Rób swoje. Znalazłem dla nas transport. Wysyłam ci na miarę. Do zobaczenia. Alejka przy siedzibie N54. Czekam. No dobra, no to zbieram się. Jestem przy punkcie szybkiej podróży, więc będę mógł to od razu tutaj sprawdzić. W międzyczasie jeszcze odpiszemy Panam już to, co też robiłem swego czasu w odcinkach. A jeśli chodzi o to spotkanie z Songbird, zobaczmy, bo niecałe 4 km do przebycia. No ale my oczywiście skorzystamy z najbliższego punktu, do którego możemy się przenieść, czyli Skyline and Republic. Ruszajmy zatem czym prędzej, 125 metrów stąd, więc spokojnie możemy tam pobiec, nie przysyłać już sobie żadnego auta. Zresztą trzeba będzie chyba wejść do budynku. Miała być alejka, ale zobaczymy. Aha, auto czeka. Wsiądź do vana. To z tyłu. Okej. Kurwa. Co się dzieje? Ja tracę czucie. Widzę ciemne plamy. Ciężko mi się oddycha. Jak mogę ci pomóc? Co ci zajęło tyle czasu? Przecież przyszedłem tak szybko, jak tylko mogłem. Przyszedłem najszybciej, jak mogłem. A mi się wydawało, jakby minęła wieczność. Działo się coś. Tylko jedna rozmowa. Rozmawiałem z Reedem. I? Znasz go. Strasznie uparty. Krople drąży skałę. Powiedział coś nowego.
Songbird nadal chyba się obawia, że zmienimy zdanie. Trochę groził mnie Fajej, trochę moralizował. Sama wiesz, jak to wygląda. W firmie mówimy na to negocjacje ze skryptu. Reedowi naprawdę na tobie zależy. Reed chce się poczuć lepiej sam ze sobą. Tylko do tego jestem mu potrzebna. Taka młoda i taka zgorzkniała. Ty mi to mówisz? Ciekawa teza. Jedźmy już. Wygląda na to, że masz dla nas jakiś plan. I wszystko w nim zależy od ciebie. Czarna klinika, pamiętasz? Jest na Księżycu. Polecę do niej. Wow, masz rozmach. Wolałabym mieć wybór. Na miejscu zrobią ze mnie królika doświadczalnego. Wyodrębnią SI z matrycy neuralnej, żeby stworzyć dla nas prototyp lekarstwa. Odezwę się do ciebie, jak będą gotowi na nas oboje. Okej, będę czekać. Ale najpierw musimy dotrzeć do portu kosmicznego. W moim stanie będę zwracała na siebie uwagę. Nie mogę tak po prostu wejść do środka. Ty to zrobisz. Otworzysz dla mnie boczne wejście w terminalu Tycho. A co z ochroną kosmodromu? Terminal jest akurat w remoncie. Mało ludzi, dużo kryjówek. Będzie słabo strzeżony. To nasza szansa. Ale naprawdę gruba akcja się szykuje, co? Jesteś za słaba, żeby poruszać się po sieci. Udostępnię ci swoje łącze. To wszystko mnie przerasta. Wiesz, Vi... skrzywdziłam wielu ludzi. Cały czas się zastanawiam, czy da się tego uniknąć, rozumiesz? Rozumiesz? Krzywdzenia innych. Wow, ile różnych opcji. Czasem po prostu musisz zrobić wszystko, by nie skrzywdzić tej jednej osoby, na której ci zależy. To kosztuje. Bywa, że bardzo dużo. Zastrzyk! Spokojnie, spokojnie. Vi. Tak? Nie chcę umierać. Żałuję. Ja... Pomóż mi... uciec. Lekarstwo zaczyna działać. Będzie dobrze. Nie stójmy tutaj. Wsiadaj za kierownicę. Czekaj chwilę. Sprawdzę, w jakim jesteś stanie. Jak chcesz. Cholera. Coś tu nie gra. Degeneracja postępuje za szybko. To nie jest zwykła choroba. Przerzuty idą prosto z mózgu. Mówiłaś, że terminal Tycho jest zamknięty. Jesteś pewna, że uda ci się polecieć? Dostałam bilet w jedną stronę od kogoś, kto kieruje się własnymi zasadami. Ostatnio nie miałaś szczęścia do wspólników. Tak. Dopóki nie spotkałam ciebie. Ale od kogo to już nie powiesz? Spróbuj odpocząć. Kurde. Jedziemy do portu kosmicznego. Mamy system diagnostyczny. Ciężki stan, niestabilny. No źle to wyglądało, to na pewno. Vi pewnie wie więcej od nas.
ale nawet na podstawie tego, co tam było opisane na ekranie, no można było stwierdzić, że wygląda to wszystko fatalnie. No jednocześnie ma się w tym zakończeniu, oczywiście to jeszcze jest daleko od końca najwyraźniej, ale ma się poczucie tutaj, że robimy coś dobrego dla Songbird. W tym zakończeniu, które miałem po raz pierwszy, no ciągle miałem duże wątpliwości, czy robię dobrze, i też w świetle tego, czego się na bieżąco dowiadujemy o Myers, no to też, kurczę, każe mieć te wątpliwości coraz większe. A, tu jednak jeszcze dalej jedziemy, dobra. System notyfikacji. Orbital Air Vita w międzynarodowym i transorbitalnym porcie kosmicznym Night City. Uprzejmie przypominamy, że na pojazdy na tym terenie obowiązuje ograniczona prędkość. Pasażerów prosimy o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa i stosowanie się do poleceń personelu. Orbital Air zastrzega sobie prawo do natychmiastowego i bezterminowego zatrzymania osób zachowujących się agresywnie w stosunku do innych podróżnych. No to lepiej się nie wychylajmy. Mam nadzieję, że mam to ograniczenie prędkości zainstalowane, bo nie było mowy o tym, jakie jest to ograniczenie. A nie chciałbym tej prędkości przekroczyć, nie chciałbym zwrócić uwagi. Jesteśmy już prawie na miejscu. Na razie i tak chyba mogę jechać. Długa droga, jeśli liczyć od momentu, kiedy odezwałaś się do mnie po raz pierwszy. To prawda. Jeszcze nie doszliśmy do końca. Okej, automatycznie zwalniamy. Czyli mogę czuć się w miarę bezpiecznie. Że nie złamię jakichś przepisów nagle. Masz oczy zajebane. Zatrzymamy się gdzieś tutaj. Czy ja mogę spojrzeć na mapie, gdzie ja właściwie konkretnie jestem? Tutaj, okej. No tak, to nie mieliśmy wcześniej tego obszaru i się zastanawiałem. Co to jest za teren? Pewnie poza fabułą nawet tutaj nie można było wjechać. Kurde. Zatrzymajmy się tu. Słuchaj, musisz zostawić broń w samochodzie. Takie są procedury bezpieczeństwa na kosmodromie. Oddam ci ją, kiedy się spotkamy. A jakbym skorzystał z maski? Przecież Reed zna moją twarz. FIA namierzyłaby cię po sygnaturze Techu od razu, jak przeszedłbyś przez bramki. W końcu to ich sprzęt. Zrozumiałe. No dobra. To jaki jest twój sposób, żebym stał się niewidzialny? Zachowuj się normalnie, jak znudzony pasażer. Nie rozmawiaj z nikim. Nie szukaj kontaktu wzrokowego, nie zatrzymuj się nigdzie na dłużej. Mam nadzieję, że nie wpadnę na nikogo z FIA. Pamiętaj, to agenci obcego kraju. Operują nielegalnie na terenie wolnego miasta. Muszą być grzeczni i uważać na to, co robią. Pamiętaj, masz dotrzeć do terminalu Tycho i nie zwracać na siebie uwagi. Uważaj na strażników Orbital Air. Nie wiem, czego się po nich spodziewać. Widzimy się niedługo. Kurczę. Jeszcze jakieś słowo na zakończenie, bo mamy połączenie ze sobą. Hej, Vi. No? Powodzenia. Dzięki. Może się przydać. Dobra. Okej. Weszłam do sieci. Będę cię trzymała z dala od kłopotów. Orbital Air wita w międzynarodowym i transorbitalnym porcie kosmicznym Night City. Nie potrafisz latać. Orbital Air wita w międzynarodowym i transorbitalnym porcie kosmicznym Night City. No witam. Zachowujmy się normalnie w takim razie. No już. 10 lat szybko zleci. Musisz sobie znaleźć roboty na Ziemi. Tutaj nigdy mi tyle nie zapłacą. Nie wychylać się za bardzo. Proszę zachować spokój. Protestuję! Nie macie prawa wyłączać moich wszczepów. Mr. Stat nie jest sklasyfikowany jako broń. Dobra, my na pewno się tak nie zachowujmy. Ja zapłacę. Utam, że tego nie słyszałem. Skanowanie zakończone. Dziękujemy za skorzystanie z usług Orbital Air.
Rozumiem, że mogę teraz przejść. Witamy na terenie międzynarodowego i transorbitalnego portu kosmicznego Night City. Aby dezaktywować niedozwolone wszczepy, proszę wpiąć łącze osobiste do panelu. Uwaga, pasażerowie. Czekaj. Jakie wszczepy są niedozwolone? Szczegółowa lista zawarta jest w regulaminie portu kosmicznego, który zaakceptował pan, kupując bilet. Co? Nie, no nie będziemy grozić. Jasne. Nie zwracamy na siebie uwagi, pamiętaj. Jasne. Staram się. Dezaktywacja wszczepów zakończona. W celu dokonania autoryzacji proszę spojrzeć w kamerę. Poczekaj, nie rób tego. Kraina czasu, a ja przypiszę twoją biometrykę do fikcyjnego profilu. A o którą kamerę chodzi? O tę. Nie rozumiem, co mam zrobić. Proszę popatrzeć w kamerę. Procedura trwa kilka sekund. No i jest dobry. Udawać głupka. Gotów. Teraz możesz. Skanowanie zakończone. Dziękujemy za skorzystanie z usług Orbital Air. Teraz wpuścisz mnie do środka. Aż do terminalu Tycho, nie zwracaj na siebie uwagi. Szczepy nieaktywne. Pana szczepy bojowe zostały tymczasowo wyłączone. Ich ponowna aktywacja będzie możliwa po przylocie do miejsca docelowego. Dziękujemy za współpracę i życzymy szczęśliwego lotu. Dobra, to lecimy. Nasze przeprosiny! Przeproście widzów naszej stacji, że nie zobaczą na żywo ceremonii otwarcia! Igrzyska startują za kilka godzin! Witamy na terenie. W razie opóźnienia lotu o co najmniej 12 godzin mogą się państwo ubiegać o zwrot kosztów biletu. Kosztu biletu? Zapłacicie miliony odszkodowania, jak się spotkamy w sądzie! Proszę się uspokoić. Pani zachowanie wywołuje dyskomfort u innych pasażerów. Uspokoję się, jak wyląduję w Sydney. Chodź, Rachel. Nasz szef wyjaśni sobie tę sytuację z panem Łołudą. Ach, te dramaty. Popatrz na ten tłum. Johnny, dawno z tobą nie gadałem. No? Nie wiedzą, że w każdej chwili może wybuchnąć strzelanina. Wyobraź sobie, że w jednej sekundzie myślisz o tym, jakie cycki zrobisz sobie na orbicie. A w następnej tratuje cię spanikowany motłoch. To samo pomyślałeś w Arasaka Tower? Zanim zdetonowałeś bombę? Nie bądź uszczypliwy. Musimy dokończyć zlecenie. Dobra, to ruszajmy, nie ma co. Jest trochę tej niepewności, nie ma co ukrywać. Mam nadzieję, że idę w dobrym kierunku chociaż. Ej ty, poczekaj. Czy my się znamy? Bywasz w Agonii? Nie bywam. Jestem pewien, że cię kojarzę z jakiegoś klubu. Wątpię. Przysięgam, po tym koncercie mogę umierać. Tego nic nie... Mam, już wiem! Spuściłeś w pierdol Razorowi! Kurwa, co to był za show? Tak, może podpiszesz mi się na klacie, albo nie wiem, zróbmy sobie fotkę. Przykro mi, ale nie mogę posować do zdjęć bez zgody mojego agenta. Serio? Widzę, że soduweczka uderzyła do głowy. Wspaniale nas podsumował. Johnny, coś na to powiesz? Ale naprawdę nie mamy na to czasu. Nie wiem, czy ja muszę tędy iść może? Co jest z tymi mechami? No z mechami nic. Automatyczna blokada doku przestała działać. Nie powinna się wyłączać tylko w czasie alarmu? Powinna. Podaj wkrętak. Orbital Air powinien zainwestować w lepszy sprzęt. Albo lepszych techników. Jakie potwory w tłumie ludzi. Wybuchłaby panika, byłyby ofiary. Kurczę, no ale to zdecydowanie nie tutaj mam ruszać, prawda? Może jednak. Dobrze. Pewnie wejść jest więcej. A to jest opcjonalne. Znowu system notyfikacji, materiał sponsorowany.
Crystal Palace, czy to nie tam, gdzie mieliśmy jedno z zakończeń przypadkiem? Podstawki? Dobra, dotrzyj do wyjścia z szybu. Ja bym sobie to oznaczył jako cel aktualny. Ale to pewnie będzie zaraz tutaj. Dobra, jestem na terminalu, Tycho. Gdzie jest to boczne wyjście? Zesrało się, zapomnij o nim. Musimy wymyślić coś innego. Co się dzieje? Musiałem uciekać. Ochrona zainteresowała się naszym vanem. Cholera. Spróbujmy przez dach. Znajdź windę na budowę. Robi się. Kurczę, same komplikacje oczywiście. Tutaj ważny komunikat, trwający remont terminalu. Wszystkie loty zawieszone. Dobra, zobaczmy. Zdolności techniczne. Oho. No, spróbujemy przejść. Trochę się tego obawiam, szczerze mówiąc. Chyba gościa obezwładnimy. Kurde, musi iść tam, następny. Naprawdę? Zaczekam chwilę. To się może źle skończyć, on tutaj będzie szedł. Nie wiem, czy będą gadać ze sobą. Bo rozumiem, że raczej otwarta walka jest niewskazana w tym momencie. I to bardzo niewskazana. Idą teraz we dwójkę tutaj. Ciekawe. Ale dobra, jeden poszedł sobie, drugi idzie tu. Spadamy w takim razie. Dobrze, że mogę też się szybciej skradać. Chociaż nie w każdym miejscu chyba. Okej. Pojedź windą na dach. No i mamy znowu towarzystwo, niestety. Czyli tam muszę się dostać. Kurde, tu jest tego więcej, niestety. No. Muszę naprawdę bardzo uważać. Masakra. Teraz tutaj. O, masakra, jeszcze kamera. Nie. Spokojnie, spokojnie. Ja cię kręcę, przecież to jest jakaś masakra. Boję się działać z restartem optyki. Bo też może wtedy dojść do tego stopniowego wykrywania mnie. Nie wiadomo, jak to tutaj akurat działa. Ale dobra. Jesteśmy już blisko windy. Aczkolwiek muszę dostać się jeszcze wyżej. Dobra, chyba na tym piętrze. Zobaczymy za momencik. Tam kolejna kamera, co? Też wyłączymy. Następny, kurde. Czy wy sobie pójdziecie? Bo z jednej strony mógłbym ich ogłuszyć. Dobra, chyba zaryzykuję. Jeden, załatwiony. W sensie tylko ogłuszony, nie chcę ich zabijać. Masakra jakaś, po prostu masakra. Nie wiem, czy ja będę w stanie go tak złapać. Boję się trochę tego restartu. Dobra, mam go. Wystarczająco szybko. Podszedłem. No i teraz jazda tutaj. Mamy windę. Jedziemy na dach. Znowu kurczę. Serdecznie zapraszamy do sklepu wolnocłowego w strefie pasażerskiej. Nie interesują nas te reklamy wysyłane przez was, naprawdę. Mamy dużo ważniejsze rzeczy do roboty.
Teraz będziemy improwizować. Mów jaśniej. Dostałam się na dach techniczny. Musisz znaleźć sposób, żeby wciągnąć mnie wyżej. Nie wyglądasz na kogoś, kto może sobie teraz spacerować po linie. No weź. To tylko 40 metrów. Rozejrzyjmy się. To jest jakaś masakra po prostu, no. Ja cały czas improwizuję, mam wrażenie. Dobra. O kurde, kolejny, serio? Dobra, trudno. Restart. I tego się właśnie obawiałem, kurczę. Halo? Halo, gdzie jesteś? Dobra, dobra, dobra. Ruchy, Vi. No rozejrzyj się. Ale szleje. No, nawet mi się to podoba. Wąż strażacki. Sami, chyba mam pomysł. Zdążyłem, kurde. Łap. Daj znać, jak będziesz gotowa. Mam. Trzymaj się mocno. Jeszcze trochę. Nie, kurwa. Mam. Już. Było blisko. Zdecydowanie. Ale następnym razem... Oby nie było następnego razu. Vi, co z tobą? No zgadnij. Wiesz, co mi jest. Oboje, ledwo trzymamy się życia. Przepraszam cię. Przestań. Niedługo będzie po wszystkim. Dzięki tobie. Twoja broń. Bez broni jak bez ręki. Ale przynajmniej wszczepy aktywne z powrotem. Cii, poczekaj. Co się dzieje? Łapię jakieś fale radiowe. Cholera, zaszyfrowany kanał. Możesz go zhakować? Mogę spróbować. No to próbuj. Kogo już tu nie ma nagle? Nie stójmy tutaj. Przy okazji gratuluję profesjonalizmu. Tam na dole przymykałeś się jak cień. Miałem profesjonalne wsparcie. No i starałem się jednocześnie, ale kurczę, było niebezpiecznie. Już w niektórych momentach nie byłem pewien, czy uda się to zrobić faktycznie po cichu. Alarm by pewnie niczego... Tędy. ...mocno nie zmienił, no ale mimo wszystko. Fajnie, że się udało, bez alarmu. Szlak, ten sygnał. To częstotliwość komunikacji nowych stanów. Myers? Będą tu za 45 sekund. Świetnie. Tutaj, szybko! Kurwa. Reed mówił, że nas znajdą. Jeszcze nas nie znaleźli. O kurwa. Ona jest na pokładzie. Podchodzą do lądowania. Otwieraj! Są mi do środka! Przejęłam wentylator. Złap za którąś z łopatek. Przycisnę się na drugą stronę. Śmigłowce bojowe nad wolnym miastem Night City. Robi się gorąco. Port kosmiczny. To eksterytorialna strefa neutralna. Prezydentka USA właśnie łamie międzynarodowe prawo. A kurczę. Widzisz światło? Strażnik. Poczekaj.
Dobra, poszedł. Musimy uważać. Co ty nie powiesz? Szlak! Reed, patrzcie. Pani prezydentko. Agencie specjalny Reed. Potwierdziliśmy obecność Vi na terenie portu kosmicznego. Musieli cię obserwować, kiedy przeszedłeś przez bramki. Sombert? Ruszcie, bo cię zauważą. Sądzimy, że jest zbyt słaba, żeby poruszać się o własnych siłach. Prawdopodobnie czeka gdzieś w ukryciu. Prawdopodobnie to za mało. Orbital R wie, co się dzieje? Zdążyli uruchomić alarm, ale nie znaleźli Vi. A co z naszymi agentami? Część została zdekonspirowana, ale ręczę, że Orbital R niczego z nich nie wyciągnie. Reszta nadal szuka Songbird. O błędach w dowodzeniu operacją porozmawiamy później. Nigdy nie umiałeś prosić o pomoc. Pomyślałam, że przyda ci się wsparcie. Mam wszystko pod kontrolą. Już dawno straciłeś kontrolę. Pogódź się z tym. A to prawdziwa twarz Rosalind Myers. Nie ta z plakatów wyborczych. Ja. Kolejny wentylator. Jeszcze ich podsłuchamy. Tak będziecie się na siebie gapić w nieskończoność, czy zaczniecie rozmawiać? Nie wiem, czy tak miało być. Wątpię. Wiem, że zależy ci na tej dziewczynie. Serio? Zwerbowałeś ją i wyszkoliłeś. Coś się zgliczowało, okej. Rozumiem, że chcesz ją chronić. Ale twoim obowiązkiem jest przede wszystkim chronić swój kraj. Songbird dokonała wyboru. Wyciągniemy względem niej konsekwencje. Jest jeszcze jedna rzecz, Reed. Projekt, w którym brała udział. Nikt nie może się o tym dowiedzieć. Jest źle. Bardzo źle. Jeśli Songbird dostanie się w nieodpowiednie ręce, nawet nie chcę o tym myśleć. Nikt poza nami nic nie wie. Nie możemy ryzykować. To byłby koniec Nowych Stanów. Rozumiemy się. Żadnego ryzyka. Tak musi być. Słyszałeś to? Dla mnie to też nie jest łatwe. Lubiłam Somi. Ufałam jej. Ale są takie wybory, po których nie ma odwrotu. Wybory? Twoje czy jej? Słucham. Słyszałaś, Rosalind, ale teraz to nieważne. Wiem, co muszę zrobić i zrobię to. Udzielam ci wszystkich niezbędnych autoryzacji. Starajcie się nie strzelać w głowę. Mogłam się tego spodziewać. Jasne, Gwint. To sprawia, że chyba coraz częściej zacznę myśleć o tym zakończeniu jako takim najbardziej rozsądnym. Słyszeliście. No to mamy przejebane po całości. Spokojnie. Jestem z tobą. Nie mogę ci nic zrobić. Nie znasz Myers. Wyciągnie mnie z piekła specjalnie po to, żeby się zemścić. Znikajmy stąd. No, ta rozmowa też pokazała, jakie pobudki kierują Myers. Była dla nas milutka, dopóki wszystko szło po jej myśli. Tutaj zupełnie inne światło rzucają na nią te wydarzenia. Dobra, no to myślę, że w dalszą drogę za Songbird wyruszymy w następnym odcinku, bo to zakończenie, jak widać, jeszcze trwa i potrwa pewnie co najmniej jeszcze kolejny materiał. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No ja jestem bardzo ciekaw, mam nadzieję, że wy również. Zostawcie kciuka w górę, jeśli ten bonusowy odcinek wam się podobał, i do usłyszenia już niedługo w kolejnym materiale. Cześć!